No dobra, że tak powiem, czas zacząć się, wiecie, się rozruszać. Już troszeczkę dzisiaj się rozruszałem, bo dwie takie Zosie stereofoniczne. W jednej trzeba było trochę poprawić czułość, a w dwóch dostawić, one są stereo, ale mają jeden głośnik, tylko stereo, bo można odbierać na słuchawkach, czyli dostawiłem cinch do kolumny, którą można podpiąć sobie pod drugi głośnik, tak samo i w drugim jest zrobione. No cóż, tam nawet chyba ma baterię. U mnie są straszne zakłócenia, słuchajcie, na warsztacie. Ale jak widać, wszystko chodzi. O. Będzie zrealizowana. W tamtym roku to również był rok, gdzie budowano bardzo... Do domu. Tu jest balans z boku. Z boku mają jak balans. Jak wiem, Kazimierza Wielkiego, Piekarskiego, Wrocławia. No i dobra. Dobra, okej. Okay. Dwie Zosie ogarnięte. Ponieważ trzeba było dostawić te gniazdka. A teraz pionierek. Pionierek jest stereofoniczny. Słuchajcie, wygląda jak nasza ta stara Diora. No bo to jest Diora. Ale pionier stereo. Taki już jeden komuś tam oddałem, pamiętam. Tylko, że mono. I to był zwykły. Tu jak widać w miarę wszystko jest ok. Stary UKF chodzi. Zaraz biorę się do przestrojenia, do przestrojenia tego tunerka, także czołóweczka. Dobra, najpierw usuwamy to, co będziemy musieli później podmieniać, także trzeba trochę pomotać, że tak powiem. C88 wymienić, C1, C5, C7, C13, C96. Oprócz tego wstawić dwa trymery. Świetnie.
No dobra. Robimy w ten sposób, że tutaj mam już przygotowane kondensatorki, które mamy wstawić i tak, i dwa trymerki. W tym, że jeden mam foliowy, jeden mam ceramiczny, ponieważ ten foliowy idzie na jako trymer do wzmacniacza, czyli tutaj będzie C76. A ten ceramiczny idzie jako układ wejściowy i on będzie C77 podstawiony. Dobra, wymieniamy kondensatorki. Oczywiście tak jak tutaj teraz na schemacie. Tak jak mamy opis widoczny właśnie. No i tak. Według tego opisu wychodzi C88, wyciągamy 27 pico, 15 pico wkładamy. C1, 24 pico, a wkładamy 12 pico. C5, 30 pico, te właśnie, które już teraz wyciągnąłem i wkładamy od 12 do 6,8 pico i to jest trymer. I słuchajcie, zamiast C5 jest podstawiony trymer C76. Nasze oznaczenie na płytce. C7 to jest 33 pico, z 51 wymieniamy. C13 wstawiamy też trymerek i to jest nasz trymerek C77. C13 wyciągamy, a wstawiamy trymer. Tak jest najlepszy sposób. No niby tutaj wystarczy tylko kondensatorkiem podmienić, ale trzeba dobierać te dwa kondensatory. Także te dwa kondensatory, 12 pico i 12 pico, te 6 i 8, to musimy sobie podstawić trymer, bo jest miejsce na płytce. Także działamy. I C96, 6,8 pico na 3,3 pico, to jest akurat od Archa kondensator. Bodajże. Muszę zerknąć ten schemat. Tak jest. C96. Kondensatorek od Archa już przy wyjściu głowicy. Dobrze mówię? C96, tak jest. Już przy wyjściu pośredni, na pośrednio, więc wtedy na pośrednio. Po prostu tym kondensatorkiem poszerzamy nasze pasmo, czyli poszerzamy heterodynę, czyli ze starego zakresu UKF robimy w ten sposób, mamy stary zakres UKF-u, mamy 10 MHz, słuchajcie, jest tak tyle, a nowy zakres od 88 do 108 to mamy 20 MHz, czyli musimy zagęścić te wszystkie stacje, żeby weszły nam w te 10 stary zakres wskazówki, nie? Czyli stary zakres, czyli poszerzamy na stary zakres, powiększamy o 20 MHz, ale zawężamy. Ja mówię, że zawężamy, to nie wiem jak wy mówicie, ale ten kondensator właśnie jest najbardziej, że tak powiem, do tego celu, żeby można w ogóle zagęścić, że będziemy tylko kawałek mieć i będziemy mieli cały pasmo 88-108, a wtedy będzie ciężko się strzelić w stację. Po prostu trochę trącimy, poleciała nam stacja, nie? Dobra, działam. We'll be right back.
No dobra, słuchajcie, okej, musiałem wylutować układ wyjściowy i wykręcić po prostu od środka rdzeń, wymienić ten rdzeń na cały, bo był ukruszony. No i prawdopodobnie się teraz już da zestroić tę czułość. Heterodynka już została opanowana i zestrojona. Także, no cóż, no montujemy, to ma się dziać w ten sposób. Dobra, to montujemy. Słuchajcie, układ wyjściowy. Tak wygląda cewka układu wyjściowego. Jest nawinięta dwoma srebrzanką i czerwonym przewodnikiem. Podwójnie. Z obczepem. Stawmy ją tutaj. Troszeczkę zagnijmy chociaż dwie nóżki, tak żeby nam nie wypadło. Dobra, z jednej strony. I z drugiej. Okej. Musimy przygotować teraz. Dobra, jest ok. No dobra, i sprawdźmy jeszcze raz teraz, zobaczmy co tu się zmieniło. Naszą czułość układu wyjściowego jeszcze musimy rozstroić. Ostro pojechała heterodyna pewnie. Dobra, za moment ciąg dalszy. Dobra, nie będziemy puszczać tu muzyki, ale słuchajcie, z kawałka drucika udało mi się opanować to radio, zobaczcie. Nawet stereo się zapala. Stereo sobie miga kiedy chce. Praktycznie jak łapnie stację, to się zapala. Jak na kawałek drucika tutaj odepnę, mamy ciszę, nie? Czyli to faktycznie idzie sygnał z anteny. Ja tu mam straszne zakłócenia, więc sobie podłączę kawałek druta. Jak już takie stare stacje z panem odbiera, to jest okej. Jeszcze możemy troszeczkę posiadłem też zmniejszyć, to było 10, zamiast 10,7 to było 10,9 prawie. Całkiem przyzwoicie, gra na tych starych, z tych UL14. Dużo czasu nie ma, ale gra. Dobra, radyjko skręcam. Nareszcie chociaż jedną sztukę w tym mnie, no już dzisiaj trzecia sztuka, także. Thank you.
co efekt końcowy, nie? Dobra, nie puszczamy muzyki. Ale zakłócenie od tych świateł. Strasznie, nie? Kurczę, będę musiał antenę poprawić, bo po zimie coś mi, kurde, ta na dach przestała działać. Kawałka druta w warsztacie, to tak nie za bardzo. Razy się wychowywali i dlaczego potem go wyrzucali? Nie chcę, słuchajcie, puszczać muzyki na YouTube. Bo zaraz wytną, nie? Cenzura czuwa, dobra. Słuchajcie, radyjko zrobione. Następnym radyjkiem będzie... Ojej, chuj, co tu jest jeszcze? Jest. Się nazbierało. Jubilat będzie stereo. Zobaczymy, co z tym jubilatem, ale też pewnie taki stary rzęch. No i dobra, i to by było na tyle, słuchajcie. Jeśli chcecie wspierać, to wspierajcie ten kanał na PayPal, link na dole. Jeśli chcecie, to możecie przez Patronite'a, chociaż Patronite no się nie popisał, bo ostatnio prawie 30, oni tam prawie 35% biorą. No, ale to już mało ważne, słuchajcie, Pionier. Stereo Diora. Pozdrawiam.